Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Kronik Brytany. Poprzedni odcinek zakończyliśmy na tym, że dotarliśmy do rozjemcy. Kessel spróbował właśnie założyć tego rozjemcę, no i mu się nie udało. W ogóle jakaś taka fala lodowa wybuchła, no i niestety nie udało mu się założyć tego rozjemcy. My tak samo próbowaliśmy, no i taka właśnie fala lodowa, niestety to nas też przy okazji bije. Widocznie coś jest nie tak i będzie trzeba to właśnie ogarnąć. Może Riordan będzie wiedział, o co chodzi. Ale ogólnie jesteśmy tutaj zamknięci. Markus chyba niestety nie przeżył, bo przed tym ogólnie pomieszczeniem był taki skarbiec. No i Markus stwierdził, że oczywiście będzie sobie to tam chciał coś wziąć z tego, no i niestety chyba właśnie nie przeżył, bo było słychać, jak ktoś umiera. I mamy tutaj właśnie w ogóle dużo kufrów. Ogólnie w tym pomieszczeniu, w poprzednim też gdzieś tam były jakieś kufry, które na później sobie zostawiłem i będę chciał właśnie teraz sobie pootwierać oczywiście, no bo później na pewno nie będzie już... Chyba na pewno nie będzie już właśnie tutaj takiej możliwości. W ogóle to ile my mamy wytrychów, bo praktycznie nigdy na to nie patrzę. A wiem, że tutaj troszkę mamy otwierania, więc nie wiem, czy uważać na to, żeby te wytrychy troszkę oszczędzać, czy nie. W sumie ich nawet nie widzę. Jest po prostu za dużo rzeczy w ekwipunku i ciężko mi... Nawet jakoś tak mi się nie rzuca to w sumie w oczy. Dobra, ile jest, to jest. Spróbujmy otwierać te skrzynie. Lewo, prawo, prawo, nie. Lewo, prawo, lewo. Okej, fajnie, bo na 3. Serce gargulca, woda święcona i eliksir zręczności. Wolałbym oczywiście na siłę, ale okej, może w drugiej skrzyni będzie na siłę. Lewo, prawo, lewo, okej. Chyba tak samo jak na poprzedniej. No dokładnie, tutaj jest właśnie na siłę, czyli fajnie. I jeszcze został jeden tutaj. Ten taki... Mówiłem ci. Masz szczęście, że w ogóle żyjesz. Nie mam pojęcia, kto mógłby być godny, by dzierżyć ten miecz. Może lepiej by było, gdyby pozostał tutaj, nigdy nie odnaleziamy. Pobudki były osobiste, ale chciałeś zrobić coś dobrego dla wszystkich. Ja już sam nie wiem, Marvin. Odkąd ten cholerny lichwiarz wymordował moich ludzi, czuję się, jakbym żył we śnie. Cały mój świat wywrócił się do góry nogami. Nie wiem już, co jest dobre, a co złe. Obiecałeś mi zemstę na lichwiarzu. Już zapomniałeś? Tę bitwę będziesz musiał jednak stoczyć sam. Wybacz mi, przyjacielu. Gdy już go dorwiesz, a wiem, że w końcu go dorwiesz, i będziesz przebijał jego serce swoim ostrzem, to pozdów go także ode mnie i moich ludzi. Niech zazna tego, co zgotował dla nas wszystkich. No tak. Ale to wygląda na to, że... Co? Kessel dalej? To znaczy Kessel nas zostawia? Jak całkowicie? Mam jeszcze jeden kufer tak poza tym. W sumie otwórzmy go i tam była opcja, żeby opuścić kaplicę. Dobra. Czy tutaj coś jeszcze znajdziemy? Wiedza magiczna, skrzyneczka, nieśmiertelna fala, telekineza, bo chciałbym się upewnić, czy my wszystko zebraliśmy. Z czwórki na... oczywiście też czwórkę, ale czekajcie, gdzie my mamy tą telekinezę? Gdzieś mi się ukryła. A telekinezę na pewno przecież mieliśmy, nie? Nie wiem, dlaczego ja jej nie widzę. Serio? Przecież mieliśmy... A, dobra, tutaj jest. Ukryła mi się. Dobra, czy to wszystko? O, tu jeszcze coś mi się oczywiście podświetliło, to spoko. Chyba tak to wszystko, nie? A Duster coś powie jeszcze? Nie, no nic takiego ciekawego. No nie wiem, możemy opuścić tą kaplicę niby. Dość tego. Bierzmy rozjemce i wynośmy się stąd. Weź ten miecz, dla którego zmarło tak wielu naszych ludzi, i dostarcz go do magów wody w klasztorze. My nie możemy go dzierżyć, ale może istnieje choć mała szansa, by cała ta ofiara nie poszła na marne. Nie przejmuj się mną. Ja muszę tu chwilę zostać. Zbiorę siły, przemyślę wszystko i dogonię was. Pamiętasz, jak wyciągnąłeś mnie z tego magazynu lichwiarza? Albo to, gdy potem uratowałeś mnie przy wodospadzie nad Silbach? Nie mogę cię tutaj zostawić w takim stanie. Marvin,
Jesteś dobrym chłopakiem, ale musisz zrozumieć, że nie wszystkich możesz uratować. Ja zrozumiałem to zbyt późno. Czasami w naszych poszukiwaniach zapuszczamy się tak daleko, że sami się gubimy. Muszę po prostu chwilę odpocząć. Jestem zmęczony całą tą walką. Tyle lat walczyłem. Ale to, czy twoja walka ma się skończyć, czy może się dopiero rozpoczęła, zadecydujesz już sam. Weź to jako pamiątkę po naszych wspólnych zmaganiach. Żegnaj, przyjaciel. I powodzenia. Nie. Tak to nie może wyglądać. Kessel, musisz stąd wyjść razem ze mną. Ja go tu nie mogę zostawić. Nie chcę. Ja go lubię. Stan Kessela jest gorszy niż myślałem. Nie jestem w stanie nakłonić go do ucieczki. Priorytetem jest teraz dostarczenie rozjemcy do magów wody w klasztorze. Kto wie, co lichwiarz wyczyniał pod naszą nieobecność. Kessel będzie musiał wrócić sam. No mam nadzieję, że wróci. Nie chciałbym, kurde, doświadczyć tego, że Kessel niestety nie przeżyje. Będzie żył, będzie dobrze. No dobra. O właśnie, chodź za mną, czas opuścić to miejsce. Chodź za mną, czas opuścić to miejsce. Jakiś pomysł, jak się stąd wydostać? Raczej nie wrócimy drogą, którą przyszliśmy. Będziemy musieli poszukać czegoś innego. No dobra, czegoś innego. Nie wiem, jakiś przycisk czy coś, żeby cokolwiek nam się otworzyło. No tak naprawdę ciężko w sumie, nie wiem, palmy kusze. Nic tutaj nie ma. Albo jakiś posąg, który by się na przykład przesunął. Co wy na to? Nie no, tu nic takiego nie ma w sumie. Ciężko, dobra, widzę coś. Fajnie. Ale boję się, że nie wrócimy do tamtych miejsc już. No mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić tam. No bo tam jeszcze ogólnie nie wziąłem chyba wszystkiego. Tak naprawdę. Myślałem, że będę musiał skoczyć czy coś, a to po prostu tak się jakoś nie załadowało. No właśnie, jakieś pełzacze. Mogą być to jakieś dziwne, zmutowane i tak dalej, więc fajnie było mieć HP więcej. Słyszałeś to? Coś słyszałem. Bądź ostrożny i trzymaj się blisko mnie. Dokładnie tak, trzyma się blisko mnie, to wyjdziemy razem żywi. No wiem, znowu tak słyszę. Cholera! Wszędzie słychać to syczenie! Nie wytrzymam tego dłużej! Każdy liczy na siebie! Cholera! Trzeba ja pierdzielę, uciekać. Serio, gościu? No nic, no. Nie będziemy go gonić. No, niestety. Tak musiało to wyglądać widocznie. Że nie przeżył Duster. Myślałem ogólnie, że wejdziemy wszyscy i wyjdziemy wszyscy z Vardal, ale niestety szkoda. Nie wszyscy przeżyją. Pełzacz królewski. Okej, okay, znamy te pełzacze królewskie, więc chyba jakichś innych nie będzie. Z nimi to sobie oczywiście już radzimy na spokojnie. Niestety Duster, no. Szkoda. No więc dobra, mamy lewo-prawo. Sprawdźmy może najpierw w prawo. Są kości, jakieś są złoża, żelaza. Czy jest sens to kuć? Pokujmy troszkę może razem z pochodnią. Myślę, że może nam się to jeszcze przydać, jak trafimy na jakiś miecz. W co wątpię w sumie, bo chyba nie ma pewności, ale chyba to jest jeden z takich lepszych. Czemu to nie działa? O, dobra. Jeden z lepszych, albo może i najlepszy ten miecz jednoręczny na siłę, który już mamy. Tak mi się wydaje. Ale nie mam pewności. Dobra. Pełzaczu. Gin. Nie, tutaj powiem wam, że odpalę sobie światło może. Bo zbyt często odpalamy, to znaczy wyciągamy broń. A wtedy tam pochodnie wyrzucamy. No dobra, mamy znowu prawo-lewo. Dobra, tutaj już jest koniec drogi, czyli okej, tam będziemy mieli jakby załatwione tą ścieżkę.
Bryłka rudy, o, ciekawe. Też oczywiście sobie troszkę odłupiemy. W razie czego lepiej mieć niż nie mieć. Bryłkę rudy. No tak to poza tym jakieś zardzewiałe miecze, to niech sobie leży naprawdę. Czasami tam coś pozbieram, ale tak to poza tym to... Dobra, mamy tutaj jeszcze kolejny skręt. Nie wiem, czy będziemy musieli się wtedy jeszcze cofnąć do tamtego skrętu. Ale... dobra. No tak, tak nie bardzo, co nie? No być może jest to droga, w sumie nie umrzemy chyba, ale... Wolałbym na przykład tamtą drogę też sprawdzić. Tą, co tam na początku wchodziliśmy. Zapiszmy sobie. Dobra, woda tu jest. Myślałem, że... Kurde. Jeszcze mnie biją? No chyba zgupiliście. No ja nie wyjdę stąd. No to zajebiście. Puśćcie mnie, no! No nic nie zrobię. Oni mnie blokują. Dobrze, że w sumie save'a zrobiłem bliskiego. Co tu się odpierdziela w ogóle? Dobra, musimy wczytać. Nie ma sensu najmniejszego to. Jeżeli mamy w ten sposób to zrobić, to musimy szybko ruszyć w stronę... Ja pierdzielę, jeszcze światło mi... A, dobra. Spadliśmy tak. Okej. Okay. Wiem, że nic nie widzicie. Ja też bardzo mało widzę, ale poczekajcie. Ej, wiem, gdzie jesteśmy chyba. Chyba. Nie masz pochodni? Ja pierdzielę. Nawet światła nie mam. No to zajebiście. Ale wiem chyba, gdzie jesteśmy. Jakoś na początku chyba. Tak, tu były te gargulce, no. Jesteś wreszcie. Jak udało ci się tutaj dotrzeć? Wypatrywałem twojego powrotu od strony Wielkich Wrót. Udało mi się odnaleźć tunele wydrążone przez pełzacze. Okazało się, że prowadzą do stromej skarpy w zachodnim skrzydle. Może dlatego rozminąłeś się z Kesselem. Ruszyli za tobą już jakiś czas temu. Teraz to ich musimy odnaleźć. Spotkałem ich, ale tutaj udało się powrócić tylko mnie. Jak to? Co się wydarzyło? Razem z Dusterem próbowaliśmy przedrzeć się przez tunele pełzaczy, które są połączone ze skarbcem. Facet był tak przerażony, że wpadł w panikę i wbiegł sam prosto do gniazda pełzaczy. Reszty chyba nie muszę już opisywać. Strach to potężny przeciwnik. Paraliżuje nas i pozwala, by prawdziwy wróg zadał ostatni cios. Oby śmierć naszego towarzysza nie poszła na marne. Co zresztą? Kessel stracił nad sobą panowanie, gdy zrozumiał, że nie może dzierżyć miecza. Próbowałem go wyciągnąć, ale został w grobowcu. Mówił, że musi sobie wszystko przemyśleć i odnaleźć w swym sercu jeszcze trochę wiary. Obiecał też, że nas dogoni, ale nie wiem, czy powinniśmy na niego czekać. Nie dziwię się mu w zupełności. Nawet człowiek tak wielkiej wiary po tych wszystkich wydarzeniach mógł się złamać. Możemy się jedynie pomodlić o światłość umysłu dla niego. Przed nim walka z samym sobą. Taka, którą wygrać musi sam. Spotkałeś kogoś jeszcze? Markus rzucił się na góry złota w skarbcu. Zanim się spostrzegliśmy, został zamknięty za ogromnymi kamiennymi ścianami. Nie mogliśmy już nic zrobić. Rozumiem. Powinniśmy byli lepiej przygotować naszych towarzyszy do tej wyprawy. Pazerność i brak roztropności to pewna zguba w miejscu takim jak to. Marvin, jestem pewny, że zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, by ich uratować. To przeklęte miejsce. Nigdy nie powinniśmy byli tutaj schodzić. Legendy były prawdziwe. Każdego, kto tu przybędzie, czeka jedynie śmierć i cierpienie. Co z naszą misją? Co z rozjemcą? Udało ci się go odnaleźć? Nie tylko legendy o śmierci i cierpieniu były prawdziwe. Odnalazłem rozjemcę. Jednak się udało. Czyli jest nadzieja. Może uda się w końcu przekonać Przeora, by nakazał Radzie i magom z klasztoru przywołanie lichwiarza do porządku. Proszę, pokaż mi je choć na moment.
Uważaj, wygląda na to, że chroni je jakaś magia. Kessel mówił, że sam Adanos decyduje o tym, kto może dzierżyć jego ostrze. Jest przepiękny i zupełnie inny niż się spodziewałem. Artefakt samego Adanosa w moich rękach. Czuję pragnienie, by spróbować go dobyć. Weź go. Musimy jak najszybciej dostarczyć go do Rady Wody. Zbierzmy wszystkich i wynośmy się stąd. Mamy to, po co przyszliśmy. Nie powinniśmy ryzykować kolejnych żyć. Co działo się pod moją nieobecność? Nie było cię w obozie kilka godzin, więc Kessel stwierdził, że może gdzieś utknąłeś. Wziął ze sobą dwójkę ludzi i ruszyli za tobą. Korytarze wokół obozu były już oczyszczone, więc razem z pozostałymi zajęliśmy się dokładnym przeszukiwaniem najbliższej okolicy obozu. Znaleźliśmy wiele starych zapisków i całkiem sporo kosztowności. Wiele z nich było całkowicie przesypanych gruzami, ale trochę machania kilofem dało rezultaty. Myślę, że powinno to wystarczyć jako godziwe wynagrodzenie dla wszystkich, którzy tutaj z nami wyruszyli. I oczywiście jako dar dla rodzin tych, którym nie dane będzie ujrzeć światła dziennego. Spokój okazał się jednak złudny. Jakby spod ziemi zaczęły wyrastać kolejne szkielety. Nie umarli, ciągnęli tutaj jeden za drugim. Pewnie odnalezienie rozjemcy ich wszystkich rozbudziło. Obawiam się, że jeśli jak najszybciej się stąd nie wydostaniemy, to dołączymy do tych wszystkich błąkających się korytarzami dusz. W zachodnim skrzydle głazy leżące na ziemi nagle ożyły i uformowały kamienne golemy. Chyba nie muszę dodawać, że zaraz potem rzuciły się na mnie, próbując rozsmarować mnie na jednej ze ścian. Strach pomyśleć, co następne spróbuje nas tutaj zaatakować. Magia klątwy panującej nad tym miejscem jest niezwykle potężna. Dobrze wiedzieć, że nie tylko kamienne posągi, ale i zwykłe, roztrzaskane głazy mogą chcieć nas zamordować. Dobra, no możemy też wyruszać stąd, chyba czyli w sensie wyjść, ale oczywiście nie chcę tego jeszcze robić. No czekajcie, bo ten łucznik jeszcze nas napierdziela. No tak, oni się w sumie widocznie respią. O, mamy pomocnika Riordiana. No fajnie się ogólnie z Riordianem gada. Ale powiem wam tak. Potrzebuję albo pochodni, albo światła. Bo nie jestem do końca właśnie... W sensie nie przeszukaliśmy do końca wszystkiego. Oni już tutaj widzę chyba gotowi są. I dlaczego tutaj nie można z nikim kurde handlować? Hej. Po prostu chcę pochodni albo światło. Tylko to. Slipa straszna z tym. Naprawdę. Możemy tam przejść już? Kurde, ale... Nie, no to nie może tak być. To nie może tak być. Dlaczego? Dlaczego? No będę musiał... Następny raz będę przechodził, to kupię tyle pochodni, ile będę mógł tylko unieść normalnie. Chciałem się jeszcze właśnie rozejrzeć. Czy aby na pewno mamy tutaj to wszystko przeszukane ogólnie? Znaczy tutaj to na pewno mamy ogarnięte wszystko. Sprawdzałem. Wiem, że mało widać. Tak, wiem. U mnie też. Tutaj jest właśnie okej, tam gdzie rozpaliliśmy to pochodnie, to jest jeszcze okej. Szkoda, że na przykład te pochodnie, które wyrzucaliśmy, stąd przyszliśmy, okej, które wyrzucaliśmy, to nie leżą nadal na podłodze, tak to byśmy sobie podnieśli i byśmy z jedną nawet tam jakoś sobie radzili. No i to jest lipa. Tutaj to już w ogóle nic nie widać, ja tam się boję wchodzić. Nie ma szans. Chyba, że moglibyśmy na przykład tutaj wrócić jeszcze? No nie, no to jest... Nie ma opcji, przecież tam nic nie widać. Musimy stąd wyjść, ewidentnie. Naprawdę lipa. Nadużywałem tych pochodni, to mam teraz za karę. No nic nie zrobię. A na pewno coś jeszcze tam mnie ominęło. Ale lipa, kurde, no dobra, no nic. Miejmy po prostu nadzieję, że będziemy mogli tutaj wrócić i sobie wrócę i przeszukam to. Jeszcze raz, dokładnie. Ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Dobrze. Nasi ludzie pracowali bez wytchnienia i kładka nad przepaścią powinna być już gotowa. Wspominali coś o tym, że bez ciebie nie zamierzają po niej przechodzić. Będziesz musiał z nimi porozmawiać.
No tam, może mnie pierwszego jeszcze puszczą, żebym się spierdzielił na dół. Ale wiem, rozumiem. Patrzcie, kto się pojawił. Nasz wielki łowca przygód. To ty nas tutaj zaciągnąłeś. I ty teraz nas wyciągniesz. Przecież kładka jest gotowa. W każdej chwili możemy się wydostać. Nikt po niej nie przejdzie. Dopóki ty nie sprawdzisz, czy jest bezpiecznie. Nie będziemy więcej nadstawiać karku, byś ty mógł sobie biegać po swoich ruinach. Tak? Taki jesteś? Odsuńcie się, pokażę wam, jak to się robi. Nie tak prędko. Nie wyjdziemy stąd bez obiecanych skarbów. Bierz te skrzynie. Jeśli przejdziesz przez cały most z załadowaną skrzynią, to i reszta z nas może bezpiecznie go przekroczyć z drobnymi upominkami. Uda się? No jasne. Czemu miałoby się nie udać? Widzicie, jestem po drugiej stronie, cały i zdrowy. Wasza kładka jest bardziej stabilna niż sami przypuszczaliście. Zbierzcie wszystko, co cenne i wynośmy się stąd. No dobra, więc chyba to koniec. Musimy jak najszybciej wyruszyć do klasztoru i przekazać przeorowi rozjemce. Co z Keselem? Zostawisz go tak tutaj? Od niego zależy, czy w ogóle podejmie próbę. Musisz coś zrozumieć, Marvin. Nie zawsze możemy kogoś uratować. Choćbyś nie wiem, jak się starał, czasami po prostu nie masz na to wpływu. Raz decyzja należy wyłącznie do osoby, którą chcesz uratować. Innym razem o jej losie zadecyduje ktoś całkowicie inny. Czasami taka jest po prostu wola Adanosa. Naszym zadaniem jest starać się ją usłyszeć wewnątrz nas samych i wykonywać najlepiej, jak tylko potrafimy. Ruszajmy! No i co? Wychodzimy, tak? Muszę przejść przez wrota prowadzące na zewnątrz i jak najszybciej udać się do klasztoru magów wody. Nie no, w sumie nas troszkę jeszcze tutaj zostało. Ale hej, tylko ty. Właśnie... Musi być ta nadzieja, że będziemy mogli tutaj wrócić. W ogóle to zapiszmy. I wyjdźmy. Ta, przecież ja tu nic nie widzę. Czekajcie, bo nie ogarniam. Nic nie widzę. No nie gadajcie, że ja pierdzielę, no co to jest za pech? Tutaj prosto? Dobra, jest, udało się. Musimy sprawdzić, czy na placu nie pojawili się kolejni ożywieńcy. Dobra, 7,5 tysiąca doświadczenia. No i zobaczymy, co tu się odpierdziela. Ożywieńcy? Wilczy synowie? Co oni tutaj robią? Ponownie się spotykamy, Marvinie. Gdy tylko wszedłeś do mojej sali tronowej, wiedziałem, że nie jesteś kolejnym zwykłym najemnikiem. Muszę przyznać, że narobiliście niezłego zamieszania tą swoją wyprawą. Wy się znacie? O co tutaj chodzi? Dlaczego przyprowadziłeś ze sobą całą armię? Poczciwi magowie wody. Spokojnie, ja również jestem wyznawcą Adanosa. Nie stanie wam się krzywda. Niestety nie mogę jednak pozwolić, byście przeszkodzili mi w moich planach. Marvinie, przypuszczam, że masz coś, co należy do mnie. Czas byś mi to oddał. O czym ty mówisz? Próbujesz zrobić idiotę z siebie czy ze mnie? Żaden z tych scenariuszy nie poprawia twojej sytuacji. To chyba oczywiste, że przybyłem po to samo, co sprowadziło was w to miejsce. Rozjemca będzie należał do mnie. No chyba, gościu, oszalałeś, że ci dam rozjemcę. Nie oddam ci rozjemcy. Pozwól nam przejść. Nie jesteś w żadnej pozycji do dyktowania, co mam zrobić. Widzisz tych wszystkich wojowników? Miałeś okazję ich poznać, gdy odwiedzałeś moją twierdzę.
Wiesz, że to najlepsi wojownicy na całej wyspie. Całkowicie oddani swojemu władcy. Jeśli nie oddasz miecza po dobroci, to nie skończy się to dobrze dla was i waszych przyjaciół w środku. To twoja ostatnia szansa. Oddaj mi rozjemca, a pozwolę wam żyć. Rozjemca zostaje ze mną. Jeśli tak ci na tym zależy, to będziesz musiał o niego walczyć. Przykro mi, że tak to widzisz. Niestety nie mam teraz czasu na pojedynki z dzieciakiem. W tym momencie toczy się walka o losy tej wyspy, a ty jesteś jedynie małą, nic nieznaczącą przeszkodą. Kusznicy! Dobra. Ten go jeszcze bije. Czyli... Jeszcze expo dostaliśmy za niego. Czyli no musimy mu chyba widocznie oddać rozjemcę, niestety. Szkoda. Myślałem, że jednak to będzie jakiś wybór. Kurde, jeszcze raz będę musiał się tutaj turlać przez to, jak tu ja nic nie widzę. Dobra, próbujmy. No jakoś się udało. Musimy sprawdzić, czy na placu nie... Dobra, oczywiście to sobie pomijemy, wiadomo o co chodzi. No i myślę, że możemy iść, no co, no niestety będziemy musieli mu oddać rozjemcę. Nie mamy w takim razie wyboru. Próbowałem właśnie te wszystkie opcje dialogowe kliknąć i... Wilczy synowie? Ponownie się spotykamy. To też już oczywiście mieliśmy, więc po prostu już powiedzmy, że... Oddajmy mu i tyle. Proszę. Rozjemca od wieków należał do twojego rodu. Czas, by do was powrócił. Marvin, nie rób tego. Rozjemca musi trafić do klasztoru. To jedyny sposób, by w końcu zmusić magów do powstrzymania szaleństwa lichwiarza. Uspokój się, magu. Volker to jedynie pionek na wielkiej politycznej szachownicy. Na Archolos nie ma miejsca dla jego nieprzemyślanych i agresywnych działań. Marvinie, podjąłeś właściwą decyzję. I on może go nosić. Widocznie. Ulryk. Wilczy syn. Wspaniałe ostrze. Godne władcy wyspy. Miałeś rację. Miecz rzeczywiście jest ci przeznaczony. Gdy Kessel próbował go dobyć, został zmrożony do samych kości. Nie porównuj mnie do byle parobka. Jestem dziedzicem Wolfzaka, przywódcą Wilczych Synów i jedynym prawowitym protektorem tej wyspy. Mój naród był od wieków wierny Adanosowi. Rozjemca to moje przeznaczenie. Okazałeś się bardziej przydatny niż myślałem. Niestety, tutaj kończy się twoja przygoda. Doceniam twoją współpracę, ale nie mogę ryzykować, że ty lub twoi towarzysze zakłócicie w jakiś sposób moje plany. Traficie do lochów w Wilczym Leżu. Będziecie mieć pod dostatkiem jedzenia i picia. A kto wie, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli i będziecie się dobrze sprawować, to w najbliższej przyszłości ponownie ujrzycie światło dzienne. Przygotować się do wymarszu. Wy wyciągnijcie z ruin wszystkich pozostałych. Wy zaprowadźcie później ich wszystkich do lochów w Leżu. Gdyby próbowali uciekać, zabić. Do lochów? Serio? No to ciekawie się zapowiada. Czy to nie ty zszedłeś do kopalni po Jona? Tak, co z tego? To przez ciebie Jon nie żyje. Zamordowałeś go tam z zimną krwią. Co prawda Ulryk mówił, że macie trafić do lochów. Ale niestety byliście na tyle nierozsądni, że zaczęliście uciekać. Czyli walka? Czy nie? Przekaż wiadomość magom. Muszą się o tym dowiedzieć. A ty, Riordan? Chyba tu nie zostaniesz, nie? O ja, tu są wszyscy chyba. Jak ty się tutaj... Riordan? Gdzie jest Riordan? Jak to gdzie? Wyruszył z tobą na tę szaleńczą wyprawę. Co się tam stało? Dlaczego nagle się tutaj pojawiłeś? Korytarze Vardal okazały się pełne ożywieńców i pułapek. Tylko garstka z nas uszła z życiem. A czego wy się spodziewaliście, wyruszając do opuszczonej od dziesiątek lat przeklętej twierdzy? Takie miejsca to skupiska sił Beliara. Co z Kesselem i Riordanem? Czy oni też polegli? Obaj żyją.
A przynajmniej żyli, gdy ostatni raz ich widziałem. Udało nam się odnaleźć kaplicę ze skarbcem w ruinach. To tam wśród stosów złota i innych antyków, na zdobionej wadze, złożony był rozjemca, miecz z legend, po którego wyruszyliśmy. Znaleźliście rozjemcę? To przecież niemożliwe. Wszyscy myśleliśmy, że to tylko legendy. Pokaż mi go. Z tym może być problem. Gdy opuszczaliśmy ruiny, czekał już na nas Ulryk ze swoją armią. Zażądał miecza pod groźbą wymordowania wszystkich z nas. Nie mieliśmy zbytniego pola do negocjacji, mając wycelowanych w siebie kilkadziesiąt kurz. Adanosie! Ulryk? Można się było tego domyślić. Vardal to ruiny twierdzy Wilczych Synów. Z pewnością nie chciał, żeby obcy naruszali miejsce spoczynku jego przodków. A jakby nie patrzeć, rozjemca należy do niego zgodnie z prawem dziedziczenia. Ale ta armia i groźby? To do niego niepodobne. Zawsze miałem go za człowieka spokojnego i opanowanego. To wszystko dalej nie wyjaśnia, jak się nagle znalazłeś w środku naszej kaplicy. Co tam się jeszcze wydarzyło? To Riordian mnie uratował. Ulryk zostawił kilku ze swoich ludzi, by odprowadzili nas do lochów. Ci jednak mieli zupełnie inny pomysł. Wyciągnęli bronię i chcieli się na nas rzucić, ale Riordian w ostatnim momencie użył jakiegoś zaklęcia i znalazłem się tutaj. Dopiero co został magiem, a udało mu się dokonać teleportacji innej osoby? Adanos rzeczywiście musiał obdarzyć go sporą łaską. Miejmy nadzieję, że i w tej sytuacji mu dopomógł. I Riordian również jest w jakimś bezpiecznym miejscu. Kessel po odnalezieniu rozjemcy próbował go odobyć. Nie skończyło się to najlepiej. Gdy tylko uniósł miecz, wydobyła się z niego lodowa fala, mocno go raniąc. Bardziej niż ciało, złamany został jednak jego duch. Co masz przez to na myśli? Kessel całkowicie się załamał. Wierzył, że to jemu będzie dane dzierżyć rozjemcę. Chciał dzięki temu dokonać zemsty i zaprowadzić na wyspie pokój. Gdy zdał sobie sprawę, że to nie jemu przeznaczony jest ten miecz, dostrzegłem w jego oczach pustkę. Arogancki Kessel! Jak on śmiał w ogóle liczyć na to, że zwykły śmiertelnik będzie w stanie dzierżyć artefakt Adanosa? Zamiast być pokornym narzędziem w rękach swojego boga, poprzez swoją pychę, doprowadził się do takiego samego końca, jaki spotyka wszystkich fanatyków Inosa i Beliara. Gdzie jest Przeor? Musi dowiedzieć się o odnalezieniu miecza. Chciał swojego cudu, to go ma. Ilu dobrych ludzi ma jeszcze zginąć, byście w końcu interweniowali? Lichwiarz musi w końcu zostać ukarany za swoje zbrodnie. Przeor niestety nie może cię w tym momencie przyjąć. Wczorajszej nocy stan jego zdrowia znacznie się pogorszył. Nie jest w stanie się poruszać ani mówić. Czemu nie podacie mu po prostu mikstury, którą zarekwirował mi i Riordianowi? Niestety, młodzieńcze, obawiam się, że to choroba, na którą nie pomaga żadne lekarstwo. Nasz miłościwy Przeor jest już bardzo sędziwy. Adanos i tak był już dla niego bardzo łaskawy, jeśli chodzi o długość życia i zdrowie. Przeor musi teraz przede wszystkim odpocząć, a nam pozostaje modlić się o wstawiennictwo naszego Pana. Pozwolisz, że dopytam cię jeszcze o jedną rzecz? Gdy opowiadałeś o rozjemcy, wspomniałeś coś o jakiejś wadze, na której był złożony. Masz ją może przy sobie? Miłościwy Adanosie, ten przedmiot jest zdecydowanie starszy niż całe ruiny Wolfzaka. Muszę coś sprawdzić. Marwinie, chodź za mną. Ingolfie, wytłumaczysz nam wreszcie, o co tutaj chodzi? Dokończ modlitwę, bracie, i przyjdź do mojej izby. Wygląda na to, że stoimy właśnie przed przełomowym odkryciem. Rozdział 6. Krew na rękach. Tak myślałem w sumie, że potwierdzi właśnie, wskoczy nam rozdział 6. Ale nadal nie wiem, co dalej. Coś z tym rozjemcą? Czy będziemy musieli iść do Ulryka po niego, po tego rozjemcę? I co w ogóle z tą wagą będzie w sumie też ciekawe. No i czy oni przeżyją? Czy Riordian przeżył? Czy on też się zdołał teleportować? Czy tamci ludzie wyszli? Czy będą wszyscy zabici, czy co? Nie mam pojęcia, zobaczymy, co to będzie. Mam jeszcze trochę czasu oczywiście. No można powiedzieć, że cztery takie odcinki poszły na ruiny Vardal. Na podziemia Vardal. W sumie
jakbyśmy mieli tam pochodnie i światło, to byśmy troszkę sobie jeszcze tam przeszukiwali właśnie, no to można powiedzieć 4 odcinki. Ale co z tą wagą, ciekawe będzie. Gdzieś wśród moich ksiąg powinno być dzieło o tytule Potęga Równowagi. Od wielu lat jej nie czytałem i nie wiem, gdzie mogłem ją położyć, ale z pewnością znajdziemy w niej coś przydatnego. Ja jeszcze raz przyjrzę się lekturze opowiadającej o historii wyspy. Gdy dowiedziałem się o waszej wyprawie, z ciekawości zacząłem wertować te stare kroniki. Sugerują, że prawda o rozjemcy może być zupełnie inna, niż wszyscy przypuszczali. Dobra, moje opowieści prowadziły Ingolfa na jakiś pomysł. Udaliśmy się z nim do jego pokoju. Mam poszukać w pokoju Ingolfa księgi zatytułowanej Potęga Równowagi, która dokładnie tutaj leży. Mam mu to dać, czy przeczytać? Ty, mam twoją księgę. Wspaniale, pokaż mi ją. Niesamowite, przez tyle lat nikt na to nie wpadł. Jak mogliśmy być tak ślepi? Ale na co? Chwila. Co dalej? W sumie jest Notger, ale... To jak? Oświecisz mnie w końcu? Wygląda na to, że rozjemca wcale nie jest mieczem. Jeden z tłumaczy pierwszej spisanej historii wyspy Archolos popełnił błąd. Oryginał tekstu mówi o tym, że władcy dawnego Archolos utrzymywali pokój poprzez rodowe ostrze i rozjemce, które dawały moc, by zgasić ducha walki w sercach najbardziej zagorzałych przeciwników oraz wprowadzać pomiędzy ludźmi prawdziwą sprawiedliwość i równowagę. Podczas któregoś przekładów zniknęło słowo i, a kolejne opracowania i powstające legendy tylko ugruntowały ten pogląd. W ten sposób rodowe ostrze i rozjemca dla przyszłych pokoleń stały się jednym i tym samym przedmiotem. Sam pomyśl, o ile lepiej brzmi historia, w której to miecz jest rozjemcą. Przynajmniej taka jest moja teoria. Zgadzałoby się to z historią, którą nam opowiedziałeś. Nic dziwnego, że miecz i waga były zaraz obok siebie. Dla władców twierdzy to były dwa równie ważne artefakty. W jaki sposób waga miałaby wprowadzać sprawiedliwość? Ta waga nie jest zwykłym urządzeniem. Na podstawie informacji z księgi, których dla mnie szukałeś, wnioskuję, że wbrew pozorom waga ta nie służy do sprawdzania, jak ciężkie są przedmioty. Magia, która w niej tkwi, pozwala ocenić i porównać prawdziwą wartość rzeczy. Z takim narzędziem każda transakcja może być w pełni sprawiedliwa. Pomyśl, ilu konfliktów można by w ten sposób uniknąć. Autor księgi nie podaje informacji o tym, jak stara jest waga, ale jego zdaniem artefakt ten pochodzi jeszcze z zamierzchłych czasów, gdy cały nasz świat zamieszkiwały zupełnie inne kultury. Wtrąca jeszcze coś o tym, że już wtedy wierzono w Adanosa. By ukarać nieposłuszeństwo swych wyznawców, zesłał wielką powódź, która sprawiła, że do dzisiaj zachowały się jedynie pojedyncze relikty ich dawnej świetności. Ta część brzmi już jednak jak fantazja. Nie zmienia to jednak faktu, iż w przedmiocie czuć aurę równowagi Adanosa. Jesteś tego pewny, Ingolfie? Tak jak już mówiłem, to jedynie moje teorie. Jednak wszystko wskazuje na to, że chociaż część z nich jest prawdziwa. Zgasić ducha walki może odnosić się do lodu wydobywającego się z ostrza. Dokładnie o tym samym pomyślałem. Ta niezwykła waga wymaga jednak dziesiątek lat skrupulatnych badań, żeby być w stanie powiedzieć o niej cokolwiek więcej, a co dopiero poznać tajniki jej działania. Jedno jest jednak pewne, pod żadnym pozorem nie możemy pozwolić, by wpadła w niepowołane ręce, lub co gorsza, znowu niszczała przysypana gruzami. Marwinie, wiem, że dopiero co został ci odebrany rozjemca, ale muszę prosić cię, byś zostawił tę wagę z nami. Nie mam żadnej materialnej nagrody, która mogłaby ci zrekompensować jej wartość,
lecz jestem pewny, że sam Adanos podziękuje ci za ten gest podczas następnej modlitwy. No dobra, trzymaj. Arcymistrzu, wybacz, że przeszkadzam, ale mam bardzo pilną wiadomość. Wieża sygnałowa płonie. Co? Jak to? Macie jakąś informację, co się mogło wydarzyć? Nie, arcymistrzu. Gdy tylko dostrzegliśmy światło i dym, natychmiast przybiegłem przekazać informację. Musimy to sprawdzić. Ależ Notgerze, Przeor wyraźnie nakazał... Wiem, co nakazał! Nie zapominaj, że aktualnie to ja jestem zwierzchnikiem klasztoru. Przeor nakazał nam czekać na znak. Myślę, że dzisiaj dość ich już mieliśmy. Najpierw jego niedyspozycja, później odkrycie prawdy o rozjemcy, a teraz jeszcze sygnał z wieży. Kto wie, czy to nie sami orkowie spróbowali zbliżyć się do Silbach. Marwinie, ostatnio miałeś okazję wiele podróżować po wyspie, a ja nie opuszczałem murów zakonu od dobrych kilku lat. Udasz się tam ze mną? Czyżbyście w końcu zamierzali interweniować w świat zewnętrzny? Przyznaję to z pokorą. Ty i wielu młodych magów miał rację. Zbyt długo siedzieliśmy zamknięci w naszym bezpiecznym klasztorze. Pozwoliliśmy, by na wyspie szerzyła się nieprawość. Teraz jestem już pewny, że Adanos chce, byśmy na nowo przywrócili tutaj ład i porządek. Czy to oznacza, że upewnicie się, że lichwiarza dosięgnie sprawiedliwość? Masz moje słowo. Jeśli ten człowiek jest winny wszystkich przewinień, o które go oskarżacie, to zasłużona kara go nie ominie. Notgerze, widzę, że nie odwiodę cię od tego pomysłu, lecz ufam, że czynisz to zgodnie z wolą samego Adanosa. Teraz to ty jesteś najwyższym wśród nas i nie śmiem wydawać ci poleceń, lecz proszę, pozwólbym to ja udał się z Marwinem na wieżę sygnałową. To na tobie spoczywa odpowiedzialność za klasztor i przygotowanie magów w razie najgorszego. Nie możemy ryzykować, że coś ci się stanie. Mam nadzieję, że nie będziesz ich musiał użyć, ale przyjmij te eliksiry lecznicze. Jeśli potrzebujesz jeszcze przygotować swoje wyposażenie przed drogą, to na placu klasztoru znajdziesz potrzebne przyrządy, a nawet kilku gości, którzy pewnie chętnie z tobą pohandlują. Będę tu na ciebie czekał. Śpiesz się, nie mamy czasu do stracenia. Dobra. Dużo, dużo zeszło czasu na te rozmowy. Dużo się dzieje. Wieża sygnałowa płonie. O co chodzi? Zobaczymy. No i mam nadzieję, że będziemy mogli wrócić do tego Wardal na moment chociaż. Zobaczymy, co to będzie. No już mamy w sumie 6 rozdział. No i wpis Czarna Godzina. Tak więc jak na razie sobie i tak myślę, że to możemy skończyć, bo już jesteśmy dawno po czasie i tak. I w kolejnym odcinku zaczniemy sobie, zobaczymy, co będzie z tą wieżą sygnałową. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się do kolejnego, cześć.